kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawił pierwszą mszę świętą w intencji ojczyzny. Księże Jerzy, proszę, abyś oprawił mszę świętą. Kościół zawsze staje po stronie prawdy. Kościół zawsze staje po stronie ludzi pokrzywdzonych. Dzisiaj Kościół staje po stronie tych, którym odebrano wolność, którym łamie się sumienie. Zło dobrem zwyciężać. Krzyż to znak Chrystusowego zwycięstwa. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. Ojczyznę wolną, pobłogosław Pan.